Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmas. Dzień kolejny czas zacząć, ja już nie wiem który. Muszę tylko domalować rzęsę, dlatego że za moment, czyli za 10 minut zaczynam lekcje online, na których mnie jednak trochę widać. Dzisiaj będziemy tańczyć, śpiewać i harcować zumbę. A niech będzie, wiecie, ja wam zaraz puszczę. Tylko, że na przyspieszeniu, żeby nie było potem, że tam się, wiecie, wykorzystuje jakieś tam kawałki, dziwne kawałki, tak. Także wam zaraz pokażę, co będziemy dansować. Także ja w dresiku do dansowania i pojechali. No, także fajnie, tutaj mam jakoś was trochę za wysoko. Tu by było lepiej, tu by było lepiej. Także dzień kolejny, czas zacząć, juhu! No i już kawałek pierwszej lekcji załatwione. Zaraz zobaczę, jak na tych wszystkich Teamsach da się ich odpytać z tańczenia. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, zobaczymy, może damy radę. Może nie damy rady. No nie ma to jak w szkole, takie wspólne tańczenie czy wspólne śpiewanie, a tutaj trzeba jakoś tak wszystko po kolei, każdy osobno i nie jest to fajne. Patrzę, że gdzieś zgubiłam moją opaskę na włosy, a ją bardzo lubię. Zobaczcie, jak kot schodzi po tle. O! Kitek! Skarpeteczka! Kitek, skarpeteczka. Nie jestem jej ulubioną ciocią, ale to nic, przyzwyczaja się powoli. O, mam opaskę. Opaska najwygodniejsza. Trzyma włosy. Nic się tam nie rypie. A dzisiaj z takich rzeczy świątecznych mogę wam pokazać naszą świąteczną, niewielką, przejściową półeczkę. Na naszej niewielkiej, przejściowej półeczce zaistniał krasnal z gwiazdą betlejemską. Zaistniała szyszka. Tutaj Dorota dostała na urodziny taki piękny komplecik, też sobie tu postawiła. I krasnal numer 2. Tu jest krasnal numer 3, podkładki świąteczne, a tu jest przejścióweczka pod tytułem do wyniesienia. No i oczywiście łańcuch z pięknymi kokardyma. O. Także taka przejściówka radosna, wesoła. Przód. A ja w samochodzie, bo jesteśmy na poczcie, ja odebrałam dwie paczki, jedną już trochę rozebrałam, bo była otwarta, to wam pokażę w domu, są piękne dwie torby jednorożcowe, rewelacja, a druga ogromna przesyłka stoi tam, może nie jest ogromnie ciężka, ale duża, ledwo ją dotachałam, tak było. Teraz Dorota wysyła wasze zamówienia, ja czekam, jadymy. I jadymy do domu. No, jeszcze będzie trochę czasu. To rozpakuję paczki. Właśnie czasu, zanim po młodą wyjadę. Kolczyki. Bardzo pasowne, czerwone do niebieskiego. Nikt nic nie widzi. Zimno jest. Drogi nam blokują, bo nie wiem, czy widzicie z tyłu. Nie, nie widzicie. Robotnicy robią placyk.
Plac Szarych Szeregów zresztą, gdzie znajduje się poczta. I adres, na który wysyłacie wszystkie różne dziwne rzeczy. Prezenciory. No i właśnie, że zaczęli go robić, w sensie poblokowali ulicy dojazdowej. Teraz wszystko trzeba załatwiać w kółko. Ale już tak trochę się okolice zna, to się da radę. A będzie ładnie, bo ma być jakaś fontanna, jakieś ławeczki do posiedzenia. No, remodernizują. Niech remodernizują. Właśnie widzę, że samochód wykręca. No mam nadzieję, że mnie nie dupnie. Byłoby bardzo miło. Duży. Dał radę. No, także tak. Dziewczynka z gitarą. Dzieje się, ludzie chodzą po wiosce, chodzą i robią różne rzeczy. No, a ja w każdym razie poczekam, może włączę zaraz troszkę auto, żeby było cieplej, bo powiem wam, że no mrozik jest. Mrozik jest, ale z zima, jest grudzień, gruda, z ziemi robi się gruda. No to powinien być mrozik, nie? Patrz, czy mam tutaj. O, oczywiście, że. Oczywiście, że rozmazana. Ciekawe, 2 godziny potańczyłam. Jutro muszę jeszcze do szkoły pojechać, jakieś tam dokumenty uzupełnić. Ale to po dyntyście. Tak sobie co czwartek ustawiłam różne rzeczy i sobie jeżdżę i sobie robię, nie lubię. Ale i do tego można przywyknąć, się przyzwyczaić, już się siada, robi. Do widzenia. Ale muszę jeszcze właśnie do szkoły. No to zobaczymy. No i dzisiaj taki dzień będzie, powiem wam, bez fajerwerków świątecznych. Pracowity. Zupełnie normalny. Ja już właśnie tą szkołę zrobiłam, też program zrobiłam, żeby rozgruzować maile, co by na wieczór milion ich nie było. Bo wieczorem to się z wami gada i się mało maili robi. O, taka prawda. Taka prawda jest. Także tak to wygląda. No nic. Czekam na Dorotę. Jedziemy do domu. No a paczka jest taka wielka, ogromna, na cały stół. Zaraz będziemy ją rozparcelowywać, tylko muszę nożyk wziąć. No. Jacho, ja jeszcze muszę po worek. Bo tu się nie obędzie bez workowych atrakcji. No tam chrupki są. Pierwsza paczka. Pierwsza paczka. Otwieramy paczki. Dzień paczkowy. Są dwie torby. No. Od Mikołaja, rozumiem. Od Mikołaja. Jedna moja, druga Doroty. Wow. Mam dużo takich, o, jeszcze właśnie, co trzeba je będzie spakować. Ale tak. Pierwsza sprawa. Sephora. Moon Phases. I to jest rozświetlacz. Potem będziemy odpakowywać paczkę. To nie było nic, że na adwent? Thank you. O, proszę. Ten paleczek. Very much. Już sypią. Już sypią chrupkiem. Mamy chyba to samo. Moon Phases. To samo. Kotki! O! Kotecki. Jeszcze będziemy robić życzę nam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Przybliżonka będą. Ja muszę się tu rozpakować. To jest moje. A to jest Doroty. Jemy. I są jeszcze... O matko, jaki ładny dzwoneczek. Jakie cudy. No, taka ten. Co to jest? Bieżnik. O, nie mogłam wejść w słowo. Bieżnik, super. Ale piękny dzwoneczek. Dzyń, 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 dzyń. O, oj, trzeci. To są takie, ale to są serwetki. Serwetki. Wow, na elegancko. Na elegancko, jeden bieżnik, 4 serwetki. Tak, proszę bardzo. Pięknie. No, z dzwoneczkami. Z dzwoneczkami, przecudnie. Przepięknie. Teraz jest jeszcze Be Happy. Gdzie tego chrupek umieszczą. Torba jest. No, rozpieczętujmy. Ja najpierw. Ile dobra wszelakiego. Mamy tak. Perfumy. Angel. Angel Nova. Aura.
i flour by Kenza. I mamy mleczko pod prysznic, dobrze, że opisane, bo mi się zastanawia co jak. No. I mamy nakliki. I jeszcze są perfumetki Giorgio Armani Black. Normalnie Ecstasy. Będziemy jakby luksusowe. Jakby luksusowe. Krem do ciała. Mleczko do ciała. Herbek. Double Wear. Wow. Maskery. Alien. O, Alien. Alien zawsze. Flower by Kenzo. Wow, aż mi serce boli. I też. I Estee Lauder. Estee Lauder. Pure Color Envy. A to też, ale to 307 to będzie kolor. No, świąteczny może. Błyszczyk, ale ja. Wow. Naprawdę, trzeba będzie się zrobić jednak. Na bogato ten Mikołaj. Trzeba na będzie się jednak zrobić. Czarna kredka. No ja nie mam rzeczy tak. Estee Lauder. Myślisz z francuskiego. Estee Lauder. Lip. Grubeńka. Chociaż 15 ml to niewiele się różni od zwyczajnego. Tu mamy... Wow. Nie wiem co. Tu mamy jeszcze jedną maskarę. A tu... Wow. Estee Lauder. I w kosmetyczce normalnie Mugle Perfume. Wow. Dorota też zaraz ją nagra, tylko najpierw rozpartolimy dużą pakietę. Niekoniecznie mnie, ale możesz rozłożyć tą, bo ja taka jestem popocztowa. Oczywiście tego nie ułożę tak, jak było ułożone. Powrzucam, powrzucam, nie zapnę. Otwieraj, ja filmuję. Ale Moon Face musimy zobaczyć. Aj, tak. Koniecznie. Bo Moon Face mnie interesuje bardzo. Chociaż nie jest tak źle. Nie jest źle. Nie jest tak. Ale ja mam Face oczywiście to. Krótką rękę. O. To jest rozświetlacz, zobaczcie. Moon Face, jak ładnie. Gdzie ty jesteś, co ty robisz? Moon Face. Mamy dwie takie Moon Face. No to będziemy miały piękne fejsy. Piękne fejsy. To można też jako cienie używać, nie? Bo no, są... ja używam. Rozświetlacze zawsze na oczy. Rozświetlacz, iluminator. No właśnie. Tych ciemnych włosach. O, czekaj. Chyba się... są takie kolory, że... Dorota Katarzyna. Znamy tą panią. Znamy. Nie, stąd ale gdzieś dobrze. Okej, dołki. Czarna. Jak to mówię? Daj. Czarna jak moja dusza, tak? Normalne. Mamy to. O, będzie pachnące. Cała seria. O, taka sama. No. Wii. Si. O, Angel. Armani. Angel. Armanie. To się jest dobry rok. Będę pachnąca kobieca i takie tam. Cuda. Tu, patrz to, patrz to. Dobrze. O, proszę. Skandale to ja lubię. Okej, okay. Próbeczki. Czyli pomadyka. Błyszczyk. 307, czyli ładna, taka świąteczna, czerwień. To samo mam. To no, pokazane było. Tutaj jest Angel Nova. Perfumetka. Tak jest, ale taka. No, ciężka, ciężka. Tuż do rzeczy. To jest tuż. Tak jest. Estee Lauder. Normalnie ze znamy luksusu, pani Wiśniewska. Próbeczka. I tu jest ten żelik, co wsiąłam i wsiąłam. Super, dziękuję piękne. Dziękuję ślicznie, z całego serca. Będę się malować i packować i pachnieć. Dziękuję. No i druga paka. Lecimy najpierw tak. Nie, to nie jestem tutaj, mam paczkę Mikołaja. Mikołaj się zapowiadał i teraz normalnie aż mi szczęka opadła wczoraj, jak ja zobaczyłam tą dużą paczkę. Wczoraj była, dzisiaj dopiero pojechałam. Tak, bo nie jestem w stanie tego wynieść, wynieść bez auta. No. Z tej naszej prowincji. Coś mi się ręka trzęsie z wrażenia, jestem pod wrażeniem. Tak, to są jakieś początki. Tutaj jest początek, góra jest tytuł. Musisz sobie postawić. O. Nie będzie mnie w ogóle widać. O, okej, okay, ja tę górę trzymam. O, tu
cukier się rozsypał, znaczy się, co to znaczy, jak się cukier rozsypuje? Na pewno coś. Że będziemy się śmiały. A, no, kochamy tą cukierniczkę. Dobra. Doro. No, Dorota. Ale jaka ale piękna jest naklejka. Wow. Ale piękna choinka. O matku. Tu. Joanna runami napisane. To był chyba test. Ja. To musiał być test. No piękne, no cudowne. No, tam z tobą brakuje, chciałam powiedzieć. I teraz tak. Ciasteczki. Miętowe. Kitki. I jeszcze bardziej ciasteczki, holenderki. Będziemy potem mówić holenderki. Dla bławatek. Znowu, o matko. Oszaleję dzisiaj. O panie! Brakuje. Kobietą. Oszalała. I hrabina, już nie runami. O matusiu, kochany. Dobra. Dobra. No. Nie chcesz zostawić pod choinkę? Nie. Hrabinek, piękna. Zaciesz przedświąteczny jest bardzo dobrym zacieszem. Wow, te choinki są mega śliczne. Choinki są piękne. Jeszcze nożyk. Zapakowane. Zabezpieczone jak ta lala. Janno, życzę ci spełnienia marzeń tych małych i tych dużych, dużo radości, hogwardu wiśniowego. Malgola. I mamy. Ale piękny. Rzecz. Na jołkę. Ale dzwonki jak ładnie znam. No fajnie. I mamy pakowankę. Bibuły, tekstur i słodycz. No, wejdziesz na słodko. Mamy. Oreo. Original Oreo. Mileczka. Tu są jakieś. O, tu coś. Wszędzie są cosie. Coś jest. Wszędzie. Zostaw cosie. Zostaw cosie na adwent. Nie. Nie. Wiesz, jak nie pisze, że adwent, to nie adwent. Jak nie pisze, że adwent, to nie ma. Co to są? To jest olejek do czegoś. Tylko jaki, a zamlakowany trochę się urwał, ale jest różany. Skład wanko. Będzie używany do magii wszelakich. Sorry, że mi tak ręka lata, bo ja to próbuję coś zrobić jeszcze na telefonie jedną ręką. A ten czarny to z czego może być? Wolę. Czarny w niebieskiej butelce. Bardziej twoje pierścionki widać niż ta reszta. No, to powiem wam. Jest ciężkie do zdobycia. To jest blue. Ich no. Ale to nie są. To jest do pióra atrament. No, to byś piła. A ja bym dolewała do magii. O, nie mam. Niebieski i czerwony. O proszę, widziałaś? Ale taki, że atrament. Dobra, kolejna sprawa. Pięknie zapakowana. Proszę bardzo. Patrz kochana, co tu się dzieje. Dorota jeszcze nagrywa Malgoli. Ona we vlogu też zobaczy. No. Szaleństwo jakieś. Szaleństwo. Choinka. Gwiazdka. Będziemy tam. Tu będzie pióro, słuchajcie, bo widzę po tym, że pióro. Wow. Jestem dzisiaj niedobrym operatorem, mam ciągle gdzieś ręka ucieka. A ja ciągle nie wiem, gdzie mi to trzyma, no właśnie, a nie tu, trzyma. Na rożku. Tu. O. O, mam to. Wow! Proszę bardzo, do nalewania laku, no. Papiór i pióro takie do maczania stalówki różne. O, w mordę.
i średniowieczna. O. I to jest do malowania, to jest do przyciskania. Mamy lak w buteleczce. O matko. I pieczęć z nutką. Z kluczem wiolonym, z nutką, jasne. Gdzie masz? Aha, tutaj, tak. Po czym mi to wyostrzy? Mamy to. O. Klucz wiolinowy. Wow. To już teraz rozumiem te atramenta. Te atramenta rozumiem. To już mam od was tych piór teraz po prostu na maksa. Na maksa to czekaj. Śliwka węgierska w czekoladzie. To są normalne oznaki radości. To jest ta gwiazdkowość. To jest moja gwiazdkowość. Tu mam coś. O Jezu, jaki wielki baryłki! O! Nie będzie dwóch programów, będą baryłki. Tu mamy również pięknie zapętlone. To się nie godzi przed świętami otwierać. Dlaczego? Zawsze przed świętami otwieram prezenty od widzów przed świętami. Zacnie jest. Już się rozerwało, polecimy dalej. O Jezu. O matusiu, kochana. Ja on się zawał podwójny. Jakie pikne. No, ja nie mogę. Takie... Harry Potter? Harry Potter. Shopping list. 9 i 4. Czwarte. Harry Potter. Jego pióro. Mam nadzieję, że to jest... Ale piękne, ze stalówkami. Jedna wypadła, ale to... Muszę to... Ja sobie te w pudełeczko włożę. Oba. No Harry Potter normalnie. I mamy jeszcze tu... Merry Christmas. Napis się odpegował. American Dream. O, proszę. Kolejne spełnione marzenie. Ja uwielbiam te amerykańskie. Aha, coś. Amerykański kubas. Jaki piękny ten bałwanek. No, samo pudełko. O, matusiu, kochana. Merry Christmasa. O, świąteczny kubek. O, wow. No, potem go wyciągnę. No, o, nożem. O, Niuśka. Także, wow. Teraz Dorota. Ja nie wiem, czy ja chcę, ja się boję. Czekajcie, ja tutaj sprzątnę cięcie i Dorota leci. Nożyk mam, proszę mówić. Jest ładnie napisane to. Tak. Bo jest to ten, odkleję i sobie zrobię jakąś wizytówkę nożywek kiedyś w moim biurze. Haha. Ława. Pracowni na biurku sobie przykleję. Może ja tu uratuję choinkę, bo moja choinka legła. No jak nie, jak tak. Po listonoszu. Dzień targowy. Targowy. Jelony. Nie marzeń, radości. Pięknie, dziękuję. Już wiem, o co chodziło z piórkiem. Dzięki. Piękna. Tak, później jeszcze pokażę choinkę. Teraz tak, to powinnaś jedna i drugi. Dzięki. Wiesz, że kiedyś jak mi pożyczysz na sekundę. No pewnie, że tak. No. Ładnie dzwonią. Dobra. Ja to też, ja tak lubię open boxy. Jestem za exciting normalnie. Była to jest tak, wiesz, po eleganckowemu. No. No mogę nie otwierać? One są takie ładne. O! O! Zacnie. Ale nie obiecuję, że będę pełni słodka. Dobra, nie wygłupiam się. Zaczniemy od najmniejszej rzeczy. Tadam, tadam! Żeli, żeli. Christmas beers. To wystarczy. Dziękuję. Dobra. O, tak. O. Gwiazdki. Ja sobie nie mam tutaj też coś, nie? No tak. O, ale zacnie, jak tak Królewna Śnieżka. Ona miała czarne włosy i czerwone te. Tak jest. Uj. Jest prezent. Ja sobie je tam zostawiam pod choinka. Bo tam nie zgadnę. Tu. Ja lubię te wstążki.
macie coś drugiego? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Wow, piękne, cudne. Glasses gold. Glasses i? Po prostu chusteczka. I tu kopis, czy tam coś. Pięknie. Wow. 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 Okej, będziemy. Cuda. Tutaj tak, mam cepudło. Cepudło papierów. Organza. Dobrze. Szybko to szybko. Pięknie jest pozapakowywane wszystko. To jest urocze zawsze. Z największą atencją i intencją. Wiesz już? Co to? Do okularków. A, do okularków. Tak. Okay. Widziałeś? Crazy koty, piękne. No, super. Tam jest chusteczka no, do tak. Okularów, z całego z takiego super. Setu. A ty masz? A masz? To jest burdello. Nie paczajka. Nie paczamy. Sobie o to bo to ładne. Jest kubek. Kubek, na szczęście. Merry Christmasowy. I organza. Ciary przychodzą. Cucho mi w ustach, normalnie gardza znaczy się. Merry Christmasowy! Yeah. Jest. Rzepek jest. O! O! Inny! O! Reniferek! Ja później powyciągam. O! No, potem się wyciągnie. I gwiazdorek. Wow. Piękny. Fajny kształt. Ja lubię taki kształt. Synutkły. Ja. Dobra. Tu idzie żorżetka, satynka. Tu mamy jeszcze. O. Też. Ui. Jejku, normalnie kobietko. Ui. Tak pięknie zapakowałem, że mi nie wypada szarpać tu w prawo i w lewo. A to się wszystko przyda. Tkaninki. No, zaraz będzie research robiony. Tak. Żadaniczki, nie żadaniczki. Słuchajcie, właśnie z takich reszteczek i one są, wiesz, są najlepsze na świecie. I wiesz, i intencje tak. Były dobre w naszą tak. Stronę, także... Super. Wow. O, coś czuję. Już się cieszę. A, koło! No tak, Dorota czuję, najbardziej to... lubi koło. Tak. Harry Potter, o! O! I więzień Azkabanu. Tak. To jest moja najlepsza seria. Wiem. Ktoś tu chyba mnie posłuchiwał. Dzięki, wow. To go glusie. Wow. No. I Harry Potter. I super. O nie, nie oddam się nikomu. Ja chciałam jeszcze na sekundę wrócić jeszcze do jednej rzeczy, do tej do choinki. Bo właśnie ją trochę odstawiło na sekundę. Ale to jest tak wszystko ładnie popakowane, że mi normalnie. Już ciężka sprawa. Mhm. O tak. O. No, to robimy. Bo ja nie chcę jej uszkodzić, bo ona jest przedelikatna. O, cudowne. Patrzcie, są. Jakie cudowne. Cudo. Jakie cudo! Piękne. Choinka choinką, ale wiesz co to jest? No. Czapeczka? Czapeczka czerwic. Super. Jest taka delikatna. O, jest, mam. Pięknie. I tu jest pomarańczek, i cynamonek, i bombki, i złoto, i ojejku, i anyżek. Wszystko. Piękne. Ładnie pachnie. No, moja niebieściutka, cudowna. Mogę chyba... dostać do niej tak delikatnie. Teraz jest więc skąd pytania. Niebieski, czerwony. Proszę no, bardzo.
Przecudna. Będę miała do zdjęć. Jeden kamyszek mi tu odpada, trzeba go będzie. Ale tak to cudowne. Piękne. Piękne. Cuda pani. Kochana. Cuda pani. Dobra. Dziękujemy. Dziękujemy. Żadnej diety tu nie będzie. Żadnej diety. Dobra, bo mnie się aparat skończył. Otóż co zrobiłyśmy generalnie? Znaczy tak. Papryka, pomidory, pomidory w puszce, pieprz, sól, cukier. Finito, tak? Tutaj dla nas mięso w grosie, w curry, w jakiś tam... Co miałam, to przyprawiłam, bądźmy szczerzy, a tu się gotuje woda na makaron i będziemy robić mieszanki wybuchowe. Jeszcze ja. Wstałam, na chwilę się ożyłam. Ja się chciałam jeszcze pochwalić i poopowiadać, co mi się dostało od Mikołaja na imprezie w sobotę. Też dostaliśmy Mikołajki jeszcze. Tu jest taki piękny aniołek, ale jak będę musiała wyciągnąć chyba z woreczka, żeby wam pokazać, jak on jest piękny. Bo tak to nie widać. To wracam. Tak wygląda mój mikołajkowy zestaw. Spotkałam Mikołaja na imprezie i mówi: bier? No. To wzięłam. Tu jest taki piękny aniołek. Wyciągnęłam go z folii, bo nie oddawał swojej ładności. O. I tu, a najbardziej mnie rozczuliły te chude nóżki. Nie wiem dlaczego, może ja mam grube, to się rozczulam chudymi nóżkami. O, bardzo ładny taki. I będzie na choineczkę. Ładne, długie włosy. Nie ma karteczki, od kogo to jest, bo bym poleciła, ale jakaś fajna dziewczyna to robi. Dobra, drugie to było mydełko. Ekowege i cuda nam opowiadały dziewczyny. Także to. I drugi Mikołaj mnie tutaj dopadł z kubeczkiem. Już wiecie, kto był drugi Mikołaj. Kubeczkiem. Wiemy, kto robi takie kubeczki. Mikołaj. To był Mikołaj Katarzynen. A to jest Mikołaj Grzegorzynen. Taki piękny. Zresztą teraz Grzesiu ma taką serię, że... Huhu! I tu jest co najważniejsze. Widzicie to? Jak wypicie kawę w takim kubku, to macie ochronę na cały tydzień. Tak. Tu przejdę zaraz do części i Joanki naszej. Joanka dostała od Mikołaja Katarzynki też taką piękną anielicę, teraz z fioletowym. Tu taki dżecik i też chude nóżki. Tak, o. Też będzie ładnie wisiała, a ta ma takie ładne blond włoski. Ślicznie. Tu mydełko, a jeszcze muszę coś dodać. O. I mydełko. Zapomniałam jeszcze dodać, że ten, że ja jeszcze dostałam Antonówki Anno Domini 2020. Macie to? Takim pięknym, domowym, ładnym sposobem zawiązane, ozdobione i tak dalej, i tak dalej. A ja mam najlepszy apetyt na to. Gruszki uwielbiam. Także mniam, mniam, mniam. Dobra, wracamy do innego zestawu. Tu jest aniołek, jak już wspomniałam. Mydełko. I jeszcze Asia dostała taką szkatułkę. W szkatułce też coś dostałam, ale nie w szkatułce mogę nie można pokazać. Była zawartość. Powiem, magiczna. Że jest to korzeń. Pewien magiczny korzeń. Magiczny korzeń. Ale to nie dla oczu ludzkich. No, ale przepiękna niespodzianka. Tak. I jeszcze też dostałaś dwa słoiki. Słoiki, które są na dole, już nie przynosi. Tak, już nam się nie chciało iść pięterko i przynosić. Sorry. A ja to miałam akurat tu i moje. Także nas spotkały kolejne przyjemności. Dziękujemy. No, ponagrywałam wam wszystko, czyli kalendarz, czyli 4 wieczory z wróżką, bo się internet rwał tak, że dopiero mi z telefonu poszło. Ale zawsze jakiś tam sposób. Jak widzicie, już
rozmazana lekko w papilotach, w piżamie. Wieczór jest, znaczy się. Trochę jeszcze poukładałam prezenty od Was, żeby swoje miejsce miały i można było się nimi zacieszać. Idę jeszcze wymienić na złote świece moje ołtarzówki. I co? I będę się z Wami żegnała. Mam nadzieję, że był dla Was ekscytujący vlog, bo dla mnie był bardzo. No i do jutrka z wielkim i wznoszącym się poziomem gwiazdkowości.